Tylko że się nie zmieniają respy, co powoduje, że chyba się nie da wygrać. Dokładnie, więc oni tutaj powinni to wprowadzić. Rozmawiałem też z deweloperem i powiedział, że zmienią to na... Oczywiście 3 punkty, jak się przejmie, to jest zwycięstwo. I będą się zmieniały spawn pointy. A jak ja mam tutaj gdziekolwiek przejść? To nie mogę przymierać się gdzieś. Da się cały czas iść do przodu. Do tyłu pociągu pewnie. No. Albo do przodu, albo do tyłu, zależy w którym... Ty idziesz do tyłu pociągu, a ja idę cię zabić. Dokładnie. Bardzo fajna i ta melodyjka tutaj. Gościu jest na górze. O kurczę, musimy uważać. Świąteczne klimaty, moi drodzy. Świąteczny klimat. Tango down. Świąteczny klimat, tango down. Przejmujemy, kurde, ten pociąg. Choinka w ogóle jest. Widzisz te prezenty, ja idę do po prawej? To są jaja. Ale lepsze jest to, że myśmy przejęli środkowy punkt, a nie przejęliśmy tego. Ja przejmuję tutaj już następny. Już jest nasz. Powiem, bo to jest idealna mapa. Bo to jest idealna mapa, no kurde, przyfarciłeś się. To jest idealna mapa, żeby przejmować punkt za punktem, wiecie, ale... Tak naprawdę to jest capture point jak w Conquestie na... Jestem już w słodkiej chatce. Nawet nie trzeba po kolei tych punktów przejmować, nie? Więc to jest trochę takie... Ale zabawa jest fajna. No i ale dlatego, że pociąg jeździ krótko... Co, cię podpaliłem troszkę? Czy rozgrzało cię to troszkę? Rozgrzało, mam nadzieję. To jest Isaac Nervarian's Q&A, nie? I oczywiście przypominamy, moi drodzy, pod streamem macie przycisk Donate. Tam możecie składać swoje datki na akcję Budzik. Ty jakimś farciem ja jeden trafiłeś tym, nie? Jak to nawet nie celowałeś. Czy się tam nie było? Headshota z karabinu maszynowego. Da się? Da się. No nie, da się. Tutaj są headshoty. Co my tutaj mamy? Aha, bo my tutaj mamy w ten sposób. Soul jest przeciwko, my jesteśmy z Aidenem chyba razem. Tak, jesteśmy razem. Dobra. Ja już tu biegnę na piernikowe schody. Ale mnie tutaj zabił gościu. Nie, oni porobiony nas nie zabijają, moi drodzy, to nie są zabójstwa, to jest po prostu uszkodzenie żołnierzyka. Dokładnie. Żołnierzyka ci uszkodziłem. A oni potem nas składają z tych części plastikowych. Nie, ona też jest taka poprawna w miarę politycznie, bo wiesz, tutaj nie ma krwi, nie? To nie są prawdziwi ludzie, także... Ale wiesz co, zauważyłem, że te żołnierzyki zamiast w środku mieć jeden kolor, to mają różne. Mają różne? Czyli taka piniata tak, troszkę. Coś takie, znaczy chodzi o to, że one się jakby w środku są czerwone jednak. No bo one... I raz dostałem i krew była. Nie wiem, jak to się stało. To nie była krew, to była farba czerwona, barwnik to był. Spożywczy pewnie jeszcze, żeby dzieci się nie otruły, wiesz? Przecież były czasy, co ołowiane żołnierzyki się zbierało, tylko oni je wycofali, bo były tam szkodliwe, nie? Dzieci zjadały. Tak. O, dzieci zjadały. Dokładnie. Ale kto pamięta jeszcze ołowiane żołnierzyki? No ja nie, to chyba no ja nie, to z opowieści. Też ołowianymi to się nie wiem, czy nawet w PRL-u były ołowiane żołnierzyki. Były? Były, tak. Ty trochę starszy jesteś, co? Aż taki starszy ode mnie. Aż taki stary? Ja jestem starszy od ciebie, Boże Święty. Dobra, to już skończcie temat, bo teraz będziecie się chwalić, to już lepiej nie. Lepiej nie mówić, ile kto ma lat. Może ktoś na czacie pamięta te czasy, może ma tam, nie wiem, 45-40 lat i jeszcze pamięta, czy tam jakieś... Ale ja nie przypominam sobie, żeby w moim domu jakiekolwiek ołowiane żołnierzyki były, a miałem starsze rodzeństwo, dużo lat. Okej. Gramy, mamy już 2 punkty przejęte. Boom! Oj, zabiłem Icemana, niestety. Nie ma. Aiden, czy ty tam, kurczę, snajperujesz? Ja już zginąłeś chyba, nie. Próbujemy biec. Moi drodzy, ja mam dla was prośbę, słuchajcie. Czy ktoś może z was zobaczyć, kto ma PayPala? Czy działa system donate'ów? Musimy go wytestować, bo od 5 minut chyba żadna wpłata nie została wyświetlona. Musimy zrobić test, moi drodzy. Robimy test donate'ów. Co jest donate'ów dla budzika? Musimy obudzić ten system. Przetestuję to specjalnie dla was. No, łamałem się. Potestował. Ale jestem ciekaw, czy się nie da na jakiś przedmiot wyskoczyć, na przykład na nogę tego, nogę...
Nie, czekajcie, gdzie tu coś było obok. Nie, na to nie skoczymy. Z dachu bym musiał pociągu na coś skoczyć. To mogę podpalać jeszcze. Tak, tak, tak. W ogóle wiele z tych broni ma zastosowanie na konkretnych trybach, na przykład podpalanie. O, mamy 2 złote od Gregowiusa. Dziękujemy ci, Gregowius. Dzięki, Gregowius. 2 złote, to jednak działa system. Jednak działa. To ma pewnie ze 12 lat, ale więc, broda, no. Więc broda system... dodaje lat, nie? Więc w systemie mój... czekaj, o czym ja mówiłem? Aha, że ten miotacz płomieni... Jest taka mapa w lodówce, że żołnierze są w lodówce zamknięci i tam co ja mam z tym rozmnażaniem? No ty rozmnażasz, bo to są dinozaury, nie? No, dinozaury. Dijonaury. Bazooka ma dobre zastosowanie w trybie piłkarzyków. Jesteśmy normalnie, Aiden, na stoliku. Właśnie, takim, wiesz, piłkarskim, nie? No. Gdzie są piłkarzyki, wrzucasz piłkę i po prostu grasz. No i my jesteśmy tymi małymi piłkarzykami, biegamy, się zabijamy, ale też jesteśmy oczywiście strzelamy gole. Są większe od nas przecież. No. Granat poszedł, zabiłem go, musiałem go zabić. Jest granatem, Edwin Kranik. Jaka kwota jest uzbierana? W tym momencie mamy ponad 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych. I to oczywiście nie koniec. W dalszym ciągu trwa stream i będzie jeszcze trwał. I kto wie, może zaraz ktoś się obudzi. Jaki jest ten, czy po drodze jak na przykład są te takie słupy jakieś, czy coś w tym rodzaju, czy to blokuje strzały tak naprawdę? Chyba tak, bo teraz strzelałem, wiesz? No ja też strzelałem do kogoś tam na tym. Chyba do mnie, na górze tam strzelałeś? Tak. So, pytają mnie, ile ja mam lat, ile ty byś mi dał lat? Nie wierzę, że się wychyliłeś. Z 12. Auć. Bąkol no z 12 ma. Roztrzaskałeś. Patrząc po grach. Dokładnie. No. Patrząc po grach, w które gramy. Żołnierzyki. Ale powiem wam, jak mam wybrać to albo jakiegoś Battlefielda, to wolę jednak w takie żołnierzyki. Po prostu się... To w tym wieku tak jest, nie? w tym wieku. Może mnie ta krew odraża, wiesz, w Battlefieldzie. Mnie rozwalił. Właśnie tak się zastanawiałem, czy na coś nie spróbować skoczyć z tego pociągu, ale tak jak patrzę, jest mało prawdopodobne, żeby się udało na cokolwiek skoczyć. No tu jest jakiś taki laban, no ale to się nie da. Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście może być gra tak zrobiona, że zabija nas ta podłoga drewniana. I gdyby mi się udało na coś skoczyć, to by mnie nie zabiło. Ale no weźcie z tym skoczcie na coś. Dla mnie niewykonalne. Słup chciałem zahaczyć. Przejmujemy! Przeźroczysty. Przez przypadek w sumie zabiłem Icemana. Szymona zabiłem! O, to tutaj widzę już... widzowie grają. Mi się pierniczki podobają. Ej, no to pierniczki? Czyli ciasteczka ci się podobają. Tak, widzę, że tu pierniki takie są, te klasyczne. Ach... Wiesz co ci powiem? Od kogoś. A lubisz takie pierniki z lukrem? Właśnie tak, no jak takie tu są. Jak tu patrzę na nie, bo tu jest w ogóle na tym pociągu jest domek z pierniki. Ale muszą być taki zapach, muszą mieć taki imbirowy, korzenny, nie? Wiesz coś co, takiego, ja muszą takie mieć smak. Robi pierniki takie, co są, jakie zrobić. Kruche. Są twarde jak kamień. I mogą leżeć miesiąc potem. Na choince 2 miesiące to się robią takie zjadliwe. Mhm. Czyli długo dojrzewające, tak jak jakaś tak. Szynka albo ser. Kto tam ma jeden? Co to przeszli? Wiesz, że ci widać łokieć, jak się za blisko ściany przed ten. Ja widziałem, kiedy ty wychodzisz. No, musisz uważać przy tych. Jakby mi tu ktoś zrobi denerwowanie snajpera klasyczne, czyli bieganie prawo-lewo. Ale co, są jakieś gwiazdki teraz tak naprawdę, ja nie wiem, co tych gwiazdek chodzi tam. No to są punkty przejęcia, to są flagi, te gwiazdki. Tylko tak naprawdę one nie do końca działają, bo gdybyś chyba wszystkie przejął, albo może pociąg trzeba przejąć, to byś wygrał, nie? Ale nie ma takiej możliwości. Oni, tak, tak, ja rozmawiałem i oni po prostu na razie to tak zrobili. I skupiałem się teraz na ulepszaniu tych trybów i ma być tak zrobione, że po prostu wygrał. Resp się nie przesuwa, tak. Resp się nie przesuwa do przodu, więc ty nigdy nie zdobędziesz tego pociągu, bo tam się będzie non-stop 5 osób respić. No chyba, żebyśmy się umówili. 17 sekund, to za chwileczkę będzie zmiana tego. Zrobimy zmianę trybu, a ja na czacie, moi drodzy, rozdam za chwileczkę ja jeden kluczyk. Piłkę nożną pograł. Tylko ja się zastanawiam, jak to zrobić, skoro my nie mamy dostępu do Mubota i do Rafla. Tak średnio.
Moim zdaniem, żeby to zrobić. Chyba, że jest Twitch. Dobra, zaraz to zobaczymy. Dobra. Taka to była mapa. Taka to była mapa w żołnierzykach. Ta była niezła. Zaraz sprawdzimy następną. Mimo, że nie da się jej wygrać, to się fajnie strzela na tym pociągu. Jakbym po prostu jako mapę.